Bo tutaj to już taki tatrzański klimat, a to tylko roztoczańskie ścieżki. Jeżeli nie lubisz rowerowych wypadów po spokojnych i niewymagających leśnych ścieżkach, jeżeli długa, samotna, rowerowa wyprawa, na której prawdopodobnie nie spotkasz zbyt wielu innych rowerzystów, jest dla Ciebie zbyt nudna, a może preferujesz wyłącznie ostre, górskie podjazdy, wtedy zdecydowanie nie jedź na roztocze i możesz spokojnie wyłączyć ten film. Ale w każdym innym przypadku piękne roztoczańskie ścieżki czekają właśnie na Ciebie. No zobaczcie, co ten kot wyprawia. Chyba niestety będę musiał się z nim podzielić moim śniadaniem. Kiedy w kwietniu ubiegłego roku kręciłem po roztoczu środkowym, w zasadzie nie spotkałem żadnego innego rowerzysty, co bardzo mnie zdziwiło i zaskoczyło. I obiecałem sobie wtedy, że jeszcze na roztoczańskie ścieżki powrócę, żeby się przekonać, czy moja tamtejsza wyprawa była tylko samotna incydentalnie, czy rzeczywiście po roztoczu nikt nie kręci. Rafał z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie, tym razem z roztocza południowo-wschodniego. Za chwilę, jak mówię, przekonamy się, ilu miłośników dwóch kółek jest na roztoczu. Ale nawet jeśli nie spotkamy żadnego innego rowerzysty, to na pewno spotkamy piękne i fantastyczne miejsca, na które bardzo serdecznie Was zapraszam. Lato powoli dobiega końca. Upalne dni za nami, upalne dni jeszcze przed nami. Ponad 150, prawie 160 km przede mną dzisiaj. Jak widzicie, tutaj ładnie zacieniony odcinek i takich zacienionych leśnych ścieżek z różnymi oczkami wodnymi, akwenami. Będę dzisiaj szukał, bo temperatura ma być dzisiaj wyjątkowo wysoka, nawet jak na końcówkę wakacji. Na razie fantastyczna droga. Liczyłem wprawdzie na szuterek, ale wcale się nie obrażę za ten asfalt, bo leśnych i szutrowych ścieżek zapewne jeszcze dzisiaj trochę zaliczę. A teraz dojeżdżam już do małego stawiku. Za chwilę będzie, myślę, ścieżka w lewo, która doprowadzi mnie już nad samo oczko wodne. Zaraz za Miękiszem Nowym dojechałem nad mały zbiornik retencyjny tutaj w pobliskich lasach. Zbiornik niewielki, ale bardzo uroczy, więc warto go tutaj odwiedzić. Widzę, że ludzie tutaj chyba spacerują, bo jest jakieś oznaczenie ścieżki chyba dydaktycznej albo spacerowej, więc nie jest to jakieś szczególnie odosobnione miejsce. A ja teraz muszę pokluczyć trochę tutaj po lesie i wrócić na wcześniej upatrzony mój szlak i będę cały czas na wschód w stronę ukraińskiej granicy już podążał. No i będę musiał wytężyć trochę wzrok, bo przede mną wielkie oczy. A tutaj mam po lewej stronie ten stawik, bardzo, bardzo miły. Więc w taki upalny dzień jak dzisiaj na pewno warto go odwiedzić. Tutaj trochę ta ścieżka nieco bardziej zarośnięta. Widać, że rzadko tędy ktoś uczęszcza. Ale za chwilę dojadę tutaj tą ścieżką właśnie do tej asfaltówki, po której przed chwilą jechałem i będę już kręcił na wschód.
ten chłód, który jeszcze tutaj o poranku jest w lesie, zwłaszcza w tym zacienionym odcinku, bardzo, bardzo przyjemny. Zwłaszcza jak się pomyśli, co będzie o godzinie 14-15. No ale ja za chwilę już te lasy opuszczę, na momencik oczywiście. Wrócę na wcześniej upatrzoną i wytyczoną ścieżkę. Tutaj taki klimat jest troszeczkę jak w poprzedniej mojej pętli, poprzedniej relacji z Lasów Janowskich. Też tak niezobowiązująco, bez większych podjazdów, z taką szutrowo-asfaltową drogą. No i proszę, mam tutaj pierwsze zaskoczenie, czyli lekki podjazd. Ten odcinek już podjazdem śmiało można nazwać, bo trochę tych metrów w górę jest. Jak na roztoczańskie klimaty, to dość spory podjazd. Pomimo tego wiatru i tego słońca, odcinek bardzo fajny, bardzo przyjemnie się jedzie, dużo przestrzeni, ładny widok tam z przodu. Widzę już kolejne roztoczańskie lasy, a ja jestem już coraz bliżej ukraińskiej granicy. No do Ukrainy oczywiście wjeżdżać nie będę, z wiadomych powodów, więc przed ukraińską granicą odszukam szlak Green Velo. Myślę, że każdy z Was słyszał o tym szlaku, część z Was na pewno go zaliczyła, być może w całości. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu swoje wrażenia i wspomnienia z przebytej greenwellowej przygody. A ja za chwilę będę miał Wielkie Oczy, czyli kolejną roztoczańską miejscowość tutaj na wschodzie. I znów mam lekko w górę, więc prawdą jest, że Roztocze to nie tylko płaskie i przyjemne ścieżki wokół zwierzyńca. No dość spore te podjazdy, nie są może jakieś bardzo dramatycznie ostre w górę, tak jak na Pogórzach czy w Beskidach, ale takie długie, kilometrowe, czasem więcej odcinki w górę się zdarzają. I wjechałem na Green Velo. Widzę, że już rowerzyści się pojawili, więc nie jest tak źle. Po Roztoczu jednak ktoś kręci. Cześć. 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 W tej miejscowości chyba dużo niespodzianek mnie może czekać. Kolejny z retencyjnych zbiorników, tutaj zaraz za Wielkimi Oczami, więc gdyby było bardzo gorąco, to możecie tutaj zjechać w zacienione miejsce, tam nawet widzę, jest ławeczka wcześniej, więc można tam usiąść i popodziwiać ten mały, ale bardzo ładny stawik z taką ładną wysepką na środku. No ale ja nie zatrzymuję się tutaj, tylko kręcę nadal na północ i teraz już będę podążał po słynnym Green Velo. Zgodzicie się chyba ze mną, że w taki upalny dzień jak dzisiaj, no taka droga tutaj w zacienionym miejscu jest ukojeniem i można śmiało kręcić wiele kilometrów i znów podjazd, tym razem w tej chłodnej alejce leśnej, więc nie będzie problemu, wiatr też tutaj znacznie mniejszy, więc z przyjemnością można troszeczkę watów wycisnąć. Jak to z każdym podjazdem bywa, na końcu zawsze nagroda, czyli teraz w dół. I pierwszy taki mocno szutrowy odcinek właśnie przede mną. Zobaczymy, jak się będzie jechało po tych asfaltowych autostradach. Na pewno troszeczkę wolniej będzie tutaj na tym szutrze, ale w końcu jesteśmy na gravelu, więc taka droga idealna. Zwłaszcza jak prowadzi w dół. Krzyżówka szlaków teraz. Ja skręcam na Choryniec Zdrój, ale można jechać prosto na Krowicę Ołodowską albo w lewo na Majdan Lipowiecki, ale ja skręcam, tak jak mówię, na Choryniec i nadal po pięknym Green Velo będę kręcił.
Przyterek się skończył i znów lekko w górę, ale tutaj po kilka metrów, więc nie zaliczam tego jako jakiś podjazd szczególnie trudny. Tutaj już po prawej stronie, bardzo niedaleko, granica z Ukrainą. Pozostaje tylko żałować, że z wiadomych przyczyn na ukraińskie ścieżki na razie lepiej nie wjeżdżać. To takie moje małe marzenie, żeby kiedyś po Ukrainie pokręcić, zwłaszcza w tym regionie bieszczadzkich, Karpat Wschodnich. No ale teraz oczywiście to niemożliwe. A ja powoli zbliżam się do Choryńca Zdroju. Jeszcze paręnaście kilometrów oczywiście przede mną, ale w tym Choryńcu będę musiał gdzieś w jakimś przyjemnym miejscu zrobić chwilę przerwy i zasilić kaloriami mój organizm. A proszę, na Green Velo nie spotkałem rowerzysty, ale spotkałem za to turystkę pieszą. Dlaczego nie? W końcu to szeroka droga, jak widzicie, mało uczęszczana przez dwukołowców, więc można śmiało Nordic Walking albo po prostu zwykły spacer uprawiać. Teraz krótki odcinek tutaj po bardziej ruchliwej drodze, ale za półtora kilometra to się zmieni i znów wrócę na leśne ścieżki, ale troszkę przesadziłem, że już dojeżdżam do tego Choryńca, bo jeszcze przed Choryńcem czeka mnie Budomierz, a później Huta Kryształowa, to już bardziej w lesie, więc jeszcze tych parę kilometrów do samego Choryńca muszę zrobić. Trochę zaskoczeniem jest dla mnie to, że tutaj na tym odcinku Green Velo, który przejechałem, on wprawdzie nie był jakiś bardzo długi, ale nie spotkałem żadnego miejsca obsługi rowerów, co trochę dziwi, bo na takiej znanej trasie przynajmniej raz na kilkadziesiąt kilometrów taki mor powinien się chyba znaleźć. Cały czas, jak widzicie, podążam Green Velo. Za chwilę będę już wzdłuż pasa granicznego z Ukrainą kręcił na północ. Droga fantastyczna, cały czas asfaltem. Tego szutru za wiele na razie nie miałem, ale też innych rowerzystów nie spotkałem po drodze. Może to jakaś moja roztoczańska klątwa, że innych rowerzystów nie spotykam. No ale nie będę się tym przejmował, tylko tak jak mówię, kręcę teraz Green Velo cały czas do granicy z Ukrainą, potem na północ w stronę Choryńca i tam koniecznie dłuższy odpoczynek muszę zrobić. Narzekałem, że nie ma morów tutaj na Green Velo i pierwszy z nich właśnie minąłem tutaj w Hucie Kryształowej. Wprawdzie takim stuprocentowym morem to miejsce nie było, raczej tylko taką wiatą turystyczną, gdzie można na chwilę odpocząć i schronić się przed deszczem. No bo nie było stanowiska z osprzętem, z kluczami, z pompką, gdzie ewentualnie można by było dokonać jakichś drobnych napraw czy dopompować powietrze w kołach. Wróciłem tutaj z Green Velo na taką polną drogę, bardziej gravelową, troszkę piaszczystą, ale na szczęście tutaj można bokiem jechać śmiało w dół. Dlatego, że chciałem przejechać koło zalewu w Choryńcu, ale jak widzę, nie tylko ja taką drogę wybrałem, bo wreszcie przede mną jacyś rowerzyści. Troszkę piasku jest, więc przygoda musi być, no ale skoro oni przejechali, to ja dam radę.
bardzo, tu jest piękna wiata. No to kapitalne miejsce. Przepiękne miejsce tutaj przy zalewie w Choryńcu Zdroju, więc koniecznie zjeżdżając tutaj po tej piaszczystej drodze i później chwilę po asfalcie, zahaczcie o te wiaty, bo naprawdę warto tutaj się na chwilę zatrzymać. Ja chwilę odpoczywam, będę podziwiał widoki, a później kieruję się już w stronę Suśca. Jestem w Choryńcu i teraz mam tutaj towarzysza do śniadania. Zobaczymy, czy uda mi się cokolwiek zjeść, bo jak widzicie, towarzysz ma chyba też ochotę, żeby moje śniadanie skonsumować. No zobaczcie, co ten kot wyprawia. Chyba niestety będę musiał się z nim podzielić moim śniadaniem, bo jest tak przemiły, że nie mogę odmówić. A ja teraz już będę powoli w stronę Suśca się udawał. Niestety robi się już bardzo gorąco. Na szczęście jest troszeczkę wiecznie, więc jest o tyle lżej. Zarówno nad tym zalewem, jak i tutaj w Choryńcu głucha cisza. Nie wiem, co się dzieje z tymi ludźmi. Ja chyba mam rzeczywiście jakieś szczęście do pustego roztocza, no bo jestem tutaj drugi raz i znów sporadycznie kogoś widuję. Pewnie gdzieś tam w okolicach Zwierzyńca jest więcej ludzi, bo tam już jest Roztoczański Park Narodowy i słynna ścieżka, którą na pewno dużo ludzi odwiedza. Tutaj w ogóle taki deptaczek bardzo okazały. Myślę, że jak na uzdrowisko, którym chyba Choryniec Zdrój jest, no to tutaj wieczorami w pogodne dni, takie jak dzisiaj, na pewno są duże tłumy. Ale na razie, jak widzicie, pusto. Ładny deptaczek, tężnie solankowe, no i oczywiście wieża, więc to na pewno jedne z ciekawszych miejsc tutaj w Choryńcu Zdroju. No ale mnie pozostaje teraz wrócić na ten główny szlak roztocza i jechać już w stronę Suśca. Koniec drogi krętej, ale jeśli to słońce nie ustąpi, to i ze mną wkrótce będzie koniec. Jak się tak szybko zjeżdża, to oczywiście ten upał nie przeszkadza. No najgorzej to się zatrzymać gdzieś na chwilę, bo wtedy momentalnie temperatura ciała podskakuje. Tutaj mnie chyba czeka jakiś mały podjazd za chwilę, tak mi się wydaje. A potem z Narola już będę kręcił na Susiec. No jest podjazd, który mi tutaj zasygnalizował Garmin. Kilometr tylko na szczęście. I chyba z takim maksymalnym nachyleniem 5-6%, to myślę, że nie będzie to jakimś wielkim problemem. No ale niestety jest słońce, więc to jest jedyne utrudnienie. No i kończę mój podjazd. Nie było dramatu. Wysokość 300 metrów, więc umówmy się, że podjazd taki raczej symboliczny. Tutaj za Brusnem fantastyczne miejsce, warto je odwiedzić, wodospad i ruiny Starego Młyna, więc w drodze na Narol koniecznie tutaj zahaczcie o to miejsce, bo naprawdę przy takim gorącym dniu warto tutaj zejść i na chwilkę się pochłodzić w tym pięknym klimacie z tym pięknym wodospadem w tle. Na szczęście jest ta linowa poręcz, więc łatwo tutaj się wspiąć do góry i bezpiecznie można też zejść w dół. Bardzo fajne miejsce. Miejscówka koniecznie do zaliczenia, zwłaszcza w upalny dzień. Można tam chwilę odpocząć i odetchnąć od tego piekącego słońca. Tutaj też mała sadzawka amelioracyjna. O, z fajnym klimatem, więc też trzeba tam na chwilkę się zatrzymać. Tutaj już bardzo roztoczański klimat zaczyna się pojawiać. Zwłaszcza tam w oddali, te zwalone drzewa do wody tworzą już taką bardzo specyficzną formację roślinną tutaj na roztoczu, chyba dość powszechną. Ostatnio jak jeździłem w kwietniu, to właśnie takie miejsca też spotykałem na roztoczu środkowym.
więc warto też tutaj na chwileczkę przy tym stawiku w drodze na Narol się zatrzymać, ale nie za długo, bo za chwilę kolejne podjazdy przed nami, a jeszcze kilkadziesiąt kilometrów do końca dzisiejszej pętli. Kolejne oczko wodne, nawet jest piękna wiata, więc grzechem byłoby się tutaj na momencik nie zatrzymać. Jestem już niedaleko Narola, ale po drodze oczywiście kolejny stawik musiałem tutaj zaliczyć z fantastyczną wiatą, więc gdybyście się zmęczyli tym ciągłym kręceniem w tym upale, no to oczywiście kolejne miejsce zacienione z pięknym widokiem i puste przed wami, więc nie pomijcie tego miejsca. Więc jak widzicie, tych miejsc, gdzie można od tego upału tutaj na roztoczeńskich ścieżkach odpocząć, jest trochę po drodze. Tak zresztą tę trasę dzisiaj obmyśliłem, żeby więcej czasu spędzić właśnie w cieniu, w lesie i zatrzymując się przy takich oczkach wodnych, gdzie można na chwilę odetchnąć. No ale teraz powoli już zbliżam się do Narola i z tego Narola już będę miał blisko na Susiec, a w Suścu będzie punkt kulminacyjny mojej dzisiejszej pętli, czyli rezerwat nad Tanwią, bo ostatnio, kiedy przez Susiec przejeżdżałem, nie odwiedziłem tego miejsca i ktoś w komentarzu pod tamtym filmem napisał, że to był błąd, że powinienem był ten rezerwat zobaczyć, bo to bardzo urocze i piękne miejsce. W zasadzie to muszę wam się przyznać, że nie wiem, czy dobrze odmieniam tę nazwę tego miasta, bo nasz język polski pod tym względem tych dziwnych nieraz nazw miejscowości jest dość trudny. No i nie wiem, czy miejscowość Susiec powinienem odmieniać w dopełniaczu Suśca czy Susieca. Jeśli jakiś lingwista ogląda ten film, to niech się wypowie, czy poprawnie odmieniam. Ja niestety jestem tylko zwykłym amatorem rowerowych wycieczek i w meandry lingwistyki języka polskiego nie wchodzę, no ale niestety czasem muszę się z tym zmierzyć i mam z tym nie lada kłopot. W zasadzie prawie setny kilometr już mam zaliczony i nie czuję tego jakoś szczególnie. Może przez to, że właśnie te drogi są w takich zacienionych miejscach. Troszeczkę chłodniej tutaj jest. Pewnie gdybym jechał 100 km w upale cały czas na słońcu, no to pewnie bym tutaj wymiękł już. Ale zobaczcie, kolejny kilometr zaliczony w zupełnym pustostanie rowerowym. Więc mam takie rowerowe déjà vu z zeszłego roku. Znów tych rowerzystów nie ma zbyt wielu. No kilku się ich tam pojawiło, ale jak na tyle kilometrów, ile już przejechałem, no to muszę się przyznać, że jestem bardzo zaskoczony tym, że tak niewielu rowerzystów po roztoczu ciągle kręci. No i o wilku mowa. I akurat wilk na dwóch kołach przede mną. Cześć. Tutaj troszkę taki beskidzki shooter gruboziarnisty, jak go nazwałem, na tych ścieżkach Beskidu Niskiego. Być może oglądaliście tę relację. Jeśli nie, to oczywiście wam ją polecam, jak i też cały Beskid Niski na gravelu i nie tylko. Jest tutaj też trochę takiego gruboziarnistego szutru, ale teraz mam lekko w dół, więc bez problemu do pokonania. No i mam następną grupę rowerzystów, więc roztoczę, wreszcie rowerowo żyję. Cześć, hej. Hej, hej, cześć. Myślę, że to byli tacy rowerzyści w moim wieku, więc tym bardziej doceniam, że zamiast siedzieć w domu, kręcą tutaj po roztoczu. Łatwo nie jest, jak widzicie, bo znów się zaczął piaszczysty odcinek. Tutaj już jestem chyba w Puszczy Solskiej, o ile dobrze pamiętam z mapy, bo Susiec już zahacza ten właśnie region. Ja do samego Suśca, tam do centrum, nie będę jechał, bo tam już kręciłem właśnie w ubiegłym roku, a ten rezerwat nad Tanwią znajduje się nieco bardziej na południe i właśnie już tutaj po Puszczy Solskiej będę kręcił i z tego Suśca właśnie przez Puszczę Solską będę już wracał później do Laszek. No już widzę, że to miejsce raczej nie dla mnie. Za dużo tutaj ludzi.
ale bezwzględnie miejsce bardzo urocze i na pewno w taki jesienny dzień, nie w weekend, warto tutaj przyjechać i popodziwiać te tanewskie kaskady wodne. Można powiedzieć, że nie jest tutaj pięknie, no ale niestety ludzi też jest pięknie dużo. Jak na całym Roztoczu nie spotkałem prawie nikogo. Tak tutaj ogromne tłumy, ciężko się czasem przecisnąć na tej ścieżce. Rezerwat Szumy nad Tanwią to zdecydowanie miejsce, które warto, może nawet i należy odwiedzić, będąc tutaj na Roztoczu, ale pamiętajcie o tym, żeby odwiedzać je raczej w taki dzień, gdzie nie będzie tych ludzi aż tyle co dzisiaj, no chyba, żeby wam to nie przeszkadza. No i koniec Szumów nad Tanwią, dojeżdżam tutaj już do drogi i za chwilę będę już po asfalcie kręcił w stronę Laszek. No i wreszcie się doczekałem podjazdów na Roztoczu. 10% w górę, kręcimy. Tak jak wspominałem wcześniej, wracam już przez Puszczę Solską i to jest też bardzo spokojna jazda tutaj po płaskim z tendencją zniżkową, więc jedzie się bardzo przyjemnie. Jeszcze jakieś 50 km przede mną i kilka przydrożnych stawików, które też na pewno odwiedzę. No a jeden z nich właśnie tutaj przede mną po lewej stronie. Troszkę ludzi tutaj jest. Zastanawiam się, czy tutaj podjechać. Może tylko tak symbolicznie na chwilę, żeby wam go pokazać. Te stawy to oczywiście stawy łowieckie. Tutaj doczytałem z mapy, gdzie taki duży staw łowiecki, karpia. Więc tutaj chyba nie można było się kąpać, ale tam zaraz za Rudą Różaniecką, po której teraz wjeżdżam, też jest taki duży staw i chyba tam jest kąpielisko. Ja oczywiście z tego kąpieliska korzystać nie będę, ale gdybyście chcieli, to zawsze można na chwilę do wody wskoczyć, zwłaszcza przy takim upale. Na chwilkę tutaj zjadę, zrobię kilka ujęć, żebyście zobaczyli, że można tutaj się zatrzymać i nawet coś zjeść. Karczma pod Szczęśliwym Karpiem, bo to chyba łowiska karpiowe tutaj są w okolicy, więc nie inaczej mogła się ta karczma nazywać. Objadę tylko tutaj ten stawik wokół, nie cały, tylko tutaj do tej karczmy i potem będę już wracał. Teraz muszę podjąć decyzję, czy kontynuować moją trasę tutaj w lewo i przebijać się przez las i kolejny rezerwat, czy skrócić trochę drogę. Więc nie jadę prosto, tylko skręcam tutaj w prawo i jadę na Cieszanów i tam będę musiał uzupełnić płyny, a gdybym pojechał prosto, to wjechałbym w kolejny rezerwat leśny i tam raczej płynów bym nie uzupełnił. Teraz już zbliżam się do Cieszanowa. Po drodze będę miał jeszcze wieżę widokową, więc spróbuję tam się na chwilkę zatrzymać. Wieża widokowa owszem jest, ale czy z niej są piękne widoki? Zobaczcie tutaj jakieś silosy zaraz naprzeciwko tej wieży. Widzicie z tej wieży chyba widok dość marny. Tutaj te silosy
bardzo ten pejzaż zakłóciły. No może tam na północ coś widać. Ja na tą wieżę nie wychodzę, tylko kręcę w poszukiwaniu sklepu albo stacji benzynowej. Teraz mnie czeka jeszcze kilkanaście kilometrów do Laszek. Myślę, że już spokojniejszą drogą, na pewno mniej ruchliwą. Więc kręcę z nadzieją, że ten wiatr trochę ustanie. Jak widzieliście, sprawdziła się po części moja teoria, że po roztoczu zbyt wielu rowerzystów nie kręci. Tłumów wielkich na drodze nie było, a mnie pozostaje podziękować Wam za to, że dojechaliście ze mną do samego końca. Polecam Wam oczywiście także moją poprzednią relację z Roztocza. Linki do śladów GPX znajdziecie jak zawsze w opisie pod filmem. Kolejna pętla już wykręcona i montuje się dla Was, więc nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby być na bieżąco z kolejnymi moimi relacjami. Kciuki w górę, jak zawsze mile widziane, jeśli relacja Wam się podobała. A ja pozdrawiam Was bardzo gorąco, kręćcie dużo i bezpiecznie. Wszystkiego dobrego. Cześć!